Ej, ogólnie, dobra, ty, a ogólnie tych wkrętarek, wiertarek i tak dalej, ceny, jak wychodzą nowe, w ogóle wychodzą jeszcze nowe takie sprzęty, w sensie, że nowa technologia jakaś, żeby wyprzeć te, co były powiedzmy 5 lat temu? Bo przecież oni mają tyle siana zamrożonego w tych wszystkich rzeczach ukradzionych, oczywiście ten, że no, oni to sprzedadzą w ogóle? Jeżeli ciągle wychodzi nowe, to będzie im cena też spadała, nie? To jak ktoś kontroluje coś takiego w Lombardzie, słuchaj teraz. Oni coś kupią od kogoś, poużywają sobie i potem wystawią to i powiedzą po prostu, że leżało miesiąc i nikt nie kupował z tyłu. Nie jest używane pod miesiąca, tylko leży miesiąc i co wtedy? Kamery mają, no ale to oni to użyją, tylko oni będą o tym wiedzieć. To trzeba by ich złapać za rękę, żeby się w ogóle dowiedzieć o takim incydencie, że to zachodzi coś takiego. Co wtedy? Czy na pewno jesteście? Dobra, oglądamy. Kruca bomba. Czekaj, tak się tylko zerknijmy ogólnie. Bo ja nie wiem, czy ten Lombard działa też poza kamerami? Czy oni coś sprzedają? Bo nie widzę nóg mam tego, ocieplacz, jak to się nazywa? Czy na pewno jesteście? No, ale tu wiesz, 99. To jest Wander? No, taka firma. Nie wiadomo skąd. Całą ekipą przyszli. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. Ale jest. Jak się wrzuci, to nie jest. Znajduję jakieś oferty. Nowa tam chyba 170 kosztuje. 170? No. Jak? Czekaj. No ile to pokazuje? No i to jest taka no z wiertarki to wpisałem tak. sobie po tym kodzie. No. Ej, a właśnie, ty, właśnie, jeszcze newsa mam dla was, bo widzowie mi pisali, ten typ tutaj, co jest zakryty, wiadomo, kto to jest. Wiadomo, kto to jest, on był w jednym odcinku ogólnie. Był w jednym odcinku już. Ty, się zastanawiam, mogę pokazać, kto to jest? W sumie w dupie z tym chyba, no. Jakby ludzie się domyślają, ja nie mam stuprocentowej pewności. Ja tylko się mogę domyślać razem z ludźmi, tak? Ja tylko razem z ludźmi, ale ten koleżka 2 miesiące temu wyszedł z więzienia i ukradł z Pepko rzeczy koledze, żeby sprzedać w Lombardzie. Jak go weźmiesz? To go weźmiesz? Jak nie, Pamiętasz go? Od razu muszę pozdrowić wszystkich chłopaków. Z czarnego, z więzienia mojego. Są pogłoski, że to on. Wiesz, on i tak już był w więzieniu. Nic się nie stanie, jak powiem, że był w więzieniu, tak? Więc on coś kiedyś ukradł, tak? Nic się nie stanie, jak powiem, że coś kiedyś ukradł. A czy to on nadal jest w najnowszym odcinku i to on? To są tylko teorie. Tylko teorie. Oglądamy dalej. Skoczyło jakieś To twój żelazko. wujak? Nie Jakiś przejmuj się. krem. Żel myjący Tylko pod patrz, czy prysznic nic ci nie ukradł. i błyskawica. A co najdroższe z tych rzeczy? No patelnia, 69,99. No na pierwszej pozycji jest. Czy wiesz, po nazwie ją szukałem. Spróbujemy po nazwie. No. Po nazwie znajdowałem. Oni coś kupują? 710 W. Zobaczymy tak. Frezarka do drewna. To dopiszemy wiertarka. Co ty gadasz, masa? Który? Darka. O jest, no. 160 zł, Allegro. 120 zł, Allegro. Jak dance? 99 zł, Allegro. Ale oni zakryli no, to. Tak podejrzewałem, że gdzieś w granicach 50 zł u nas zostanie za to. No dobra, może być. Maksymalnie. Przyznaj Nawet... się, że to ty. Tylko teraz wymyślisz, żeby nie było na ciebie. Taka wiesz. Ja wiem, jaka to jest wiertarka. Żeby coś tam sobie wywiercić od czasu do czasu. A. Sadgę, ale to prawda. Co 5 dych będzie Ej, miało? on ma chyba moją mychę razer. A nie, to nie moja. Pieprzyć. Coś tam sobie wywierci się od czasu do czasu. Co 5 dych będzie pasować? Będzie okej. Tak też leżały, nieużywane. Pada, już mi ukradli, teraz jeszcze myszka. Teraz obejrzymy masa ten o kolekcjonerkach od ciebie. Witam, witam. To wszystko zrobimy na jednym, nie? No tam jakoś później się dogadamy, no i mamy jeszcze... Ej, ogólnie, dobra, ty, a ogólnie tych wkrętarek, wiertarek i tak dalej, ceny, jak wychodzą nowe, w ogóle wychodzą jeszcze nowe takie sprzęty, w sensie, że nowa technologia jakaś, żeby wyprzeć te, co były powiedzmy 5 lat temu?
Bo przecież oni mają tyle siana zamrożonego w tych wszystkich rzeczach ukradzionych, oczywiście ten, że no, oni to sprzedadzą w ogóle? Jeżeli ciągle wychodzi nowe, to będzie im cena też spadała, nie? Czy nie? No przecież oni mają jakiś złom tak naprawdę. Chyba, że za grosze to kupują i sprzedają. Nie, Rukaszu. Ona jest u mnie. Widać ją dzisiaj. O. Nie widać, czy jest w środku. On jest pęknięty. No generalnie wszystko inne działa. To jest Xiaomi Mi 10 5G. No może kończ. Poza tymi pęknięciami technicznie wszystko jest wszystko ok. Wszystko jest ok. Cześć. Xiaomi Mi 5. Co on gadał? Mi 10. I co on tam dalej było? 5G. 650 zł nowy. Ciekawe ile mu da za uszkodzonego. 5 dych pewnie. No aparat działa, kartę SIM też czyta, bo on jest wzięty ze sklepu, a nie z sieci, więc... Kurczę. Nie, czekaj. 650 używany. Czekaj! Ty, ten telefon jest warty 3500? Taki Chińczyk? To jest ten ekran właśnie na przez ten. Nie ogarniam tego. Są różne wersje. Tak, no to prawdopodobnie się tu, tu nawet jest taka zielona, widzisz na środku kreska. Co ty gadasz, tequila? Widzisz tu? A jest, nie, faktycznie, jest no. 150 no bez kolejki. No poza tym ekranem on jest w pełni sprawny, no ale nie wiem jak Mi wyceniacie takie rzeczy. No właśnie, jak jest, jakieś są pęknięcia, takie uszkodzenia, to mocno do telefonu zależy. Zsułem glus, pero może to. Nie wiem, czy w ogóle nas go sprzedać. To inna sprawa. No i tak leży w każdym razie, więc... Więc nieważne, co zaproponuję, to sprzedajesz? Nie wiem, Lukaszu. Oni się zawsze szczycili, że są dość tanie. Pamiętam. Tak, nie 10. Te Chińczyki. Jest jakiś flagowiec od Xiaomi w ogóle, nie? O, kto to zawitał? Znacie tego gościa? Chyba znamy. Mi 10. Puścicie majster? No, jakbyś mógł. 3600 nowy, nie? No ja wiem, o, że widzisz? Kosztują tyle, no ale. Ani nie jest nowy, ani nie jest. 3000. Ej, kurde. Przesada. Ej, szczerze. Dałbyś za takiego Chińczyka 3600? Czy ta firma jest tego warta, żeby tyle wpieprzyć? Tupa. Ja jeszcze rozumiem kupić ten telefon, bo jest tani i dobry. Ale kupić ten telefon za prawie 4000 w dupę? W sensie, bo są różne modele, mam na myśli. No to tańszy można, to, ale to? Kurde, to już ktoś, to oni się aż tak wgryźli w rynek? Ten Xiaomi, czy jak to się mówi? Ja to się mało znam, bo rzadko zmieniam. Poczułeś, co? Ale jak tak zaczęli doić. Najszybciej ładujące się telefony oni mają. Okej. Okay. Ty masz taki za 2700? Trzyma dość długo, znaczy trzymała, jak go używałem. Aparat nie jest pęknięty ani ten tylko. Czyli tylko ten ekran. No ten ekran, no i z tyłu jest troszeczkę porysa. A co to jest Quinto? Ta maska, no tak, tak. To widziałem, no wysyłałeś. No to od używania. Bo tam case'a żadnego na niej nie miałem. To już nie jest tania firma? Niektóre to całkiem topka. A nie, to się wyśli tam. Te drogie Chińczyki kosztują 2-3 razy mniej od Samsunga, Apple, a mają takie same parametry? Dla mnie ogólnie kupowanie flagowców trochę się bija z celem w dzisiejszych czasach, bo telefony ze średniej półki są naprawdę dobre. Po co kupować flagowca, którym tak naprawdę no nie wiadomo co się zmienia, poza tym, że cena jest razy 3. No nie wiem, nic się tam prawie, że nie zmienia. W sensie to trochę bez sensu jest. Więc aparat? Chłopie, teraz to w telefonie za 600 zł już jest niezły aparat. A jak kupujesz telefon za 2,5 na przykład, no to czy on aż tak się zmieni? Czy jest tego warty? Że, czy będzie... Dobra, inaczej. Czy będzie różnica w telefonie za 2000 z aparatem? Taka? Duża? I żeby zapłacić 3 razy tyle za, powiedzmy, telefon, czyli za 6 kupić. Czy będzie 3 razy lepszy aparat? O! No bo przecież w dupę.
To trzeba mierzyć siły na zamiary. No nie ma do końca sensu kupować tego. Chyba, że serio, ktoś planuje telefon na 10 lat, ale no to też, kto tak zrobi? Nikt, bo to się tak szybko starzeje. Mi 10. 8 giga RAM, 128 pamięci wbudowanej, tak? Just loser, zobaczmy. Używany, pyk. Cena od najniższej. 379 zł. Bing czy Ling. Pewnie ekran, no pęknięty ekran. Ale czekaj, bo taki sprawny. 690. Ja teraz po co 3 razy? Czekaj, co po co? Co trzymasz od 2020? Są ludzie, co siedzą na telefonie 16 godzin dziennie, wtedy może mu zależy, ale parametry się nie zmieniają. To się bardziej zmienia właśnie aparat, bo to jest raczej taka rzecz, która rzeczywiście tam idzie w górę, ale to nie jest taka różnica, żeby dopłacić kilka razy tyle według mnie. Ale wiadomo, no każdy wyda na co chce, tylko po prostu ja tak próbuję to przeanalizować z widzem. To jest intelektualne zadanie. Bez żadnych takich jak w kurę masteret. Może jakiś inny, ja patrzyłem. Znaczy on też jest dość stary. Witam, bo Lucek. Mają na magazynach i przez to jest taki drogi. No, może jakiś nowy został, no. Jakieś aukcja po prostu i... No, znaczy ten telefon ma 3 lata, chyba 3,5, coś takiego. Po co to taka... Po co to taka odnoga, co? A, po co to jest firma? Po co? Co ty pieprzysz? Smartfon? Po co? Nie widzę. Nie, jest! Telefon po co? Co po co ci mnie pytasz? Euronet się pyta, telefon po co? No jest. Jest po co? Po co w dupę? Ale spójrz na te staty. 12 giga RAM-u on ma. 512 giga pamięci. 120 Hz. 70 obiektywów. 1700 zł. Po co w dupę? No właśnie, po co? Po co dawać na telefon 6000 w dzisiejszych czasach? Dostał za niego. No takie 2,5. No uszkodzony jest, nie? Ja wiem, no ale może 2,5 by było, nie? To? Mi 10. A teraz najnowszy jest jaki? 15? Chociaż no, tego po co to nie znam, więc no nie też jaki? Wiadomo, no może być ryzyko, bo to jakiś chyba nowy, nie znam tego. Ale wiesz, są inne sprawdzone i dość tanie. Ten telefon jest tylko pod parametry, ekran, aparat, ma średni, okej. Okay. W ogóle wychodzą no właśnie, no on jak leżał, to po prostu się... Dobra, ty, 4 minuty, a już pieprzy od 20 jakichś telefonach zasranych. Witam, Fangotyn. Jakby był samo miał to pęknięcie, no to 250 bym dała, że jest jakaś plama, no to 200 zrobimy. No, uszkodzony jest, nie? Także no dobra, no. To po prostu taka nie będziemy kwota się jest... O 20 zł targować później, nie? Masz lapka 8 giga RAM-u? No to ci no pewnie laguje teraz, jak streama oglądasz. Sadge, no ale... Lepiej oglądać streama niż nie, ale inni. Wiertarkę mam. Wander. Dobra firma. Najlepsza. Na podzespołach nie można skanować. Na podzespołach ma kity. No właśnie. A po kozie wyskakuje patelnia, garki jakieś. Modki ci się popsuły, zresetuj to kompa. No możemy na mnie, bo ja już byłem w zielonym kiedyś. To czemu tak przyszli w 10? Obstawa. Dobrze. Już masz konto założone? No nie wiem, czy to tak działa u was. No. Mój pierwszy komputer jaki był? O chłopie. Klawiatura narysowana na kartce. Monitor to moja wyobraźnia. Taki. Sprzedawałeś albo zostawiałeś, to na pewno będzie. No, brak myszki. Tam czyli na sprzedaż, nie pod zastaw. Wszystko na sprzedaż. Co daleko mamy, żeby pod zostawiać. Jak, skąd przyjechaliście? Z Poznania. Z Poznania? Tak. I specjalnie do nas się wybraliście? Taki trik. Dla odcinka. Zrobiliśmy sobie objazdówkę. Żeby w odcinku nie wystąpić. Nie mam, no to tam pani musiała jakoś... Tak, tak, tylko. Może gdzieś tam na lewo. Jeśli interesy były bez dowodu. Wiesz co, nie wiem. Co sprzedawałeś? Ale dowód z podłocza. Taki miałem komputer. Czekaj. No ta. Ty myślisz, taki se komputer. My tym pokonaliśmy komuchów. Nie denerwuj mnie. Taki komputer się śmiejesz. Teraz to mnie zdenerwowałeś. Ty się śmiejesz z tego? Dość tego. Koniec zabawy.
To ty majster szukasz, co? To może ci podpowiem. No, masz chyba ta jedna skrętarka Parkside, ale bez ładowarki, nie? A co potrzebujesz? No, płot skręcić. Jezus Maria, PTSD mam, widzowie, ja byłem w Wietnamie. To jest płatko do wiercenia, kurwa. No, ona jest tam darowa nawet. Tak jest napisane na kartonie. Tam jest ten, a to zakrętarka tego Worksa. Ale też nie ma ładowarki, nie? Nie jest ładowarka, bo bateria tylko siarka. Zaraz pasuje. Zobaczę, Mariusz. Taka wiertarka z tym. O Jezu, to nie, to jest młot. A ty chcesz taką wiertarką kręcić? To niewygodnie. Kręta widziałem Just Loser. No ja Parkside'em na przykład. Nie, nie widziałem. Co Egitka? Co się stało? Cały czas kręciłem. Co ty? Na jednej baterii, no. Także to nie jest tak, że 5 krętów kręcić się rozładuje. Obejrzyj mamon. Zobaczę potem może. I dobra, wpiszemy. No to masz, nie? Zobacz. Egitka, co się stało? No. Czekaj, bo teraz mi pokazuje, że jesteś w systemie. O. Może teraz babka pisała. Jakiś pewnie jest, to może ja źle pisałem. To czajcie to, nie? Że dzisiaj szedłem sobie z rodzinką na spacer? Pamiętam, jak mój stary kupił za flachę kompa z prockiem 300 MHz. Karta graficzna był akceleracja 3D. Nie? No. Przez las? I tam obwodnice robią, jest zakaz wstępu, nie? Teren budowy. No i przecież dzisiaj nie ma żadnych budów, możemy przejść i sobie iść dalej przez las, nie? Moja tam już mówi, nie. Co to jest SPX anime? Wiecie, że przyszedłem przez ten plac budowy, nie? I ona przyszła i mówi, nie idziemy tam, coś tam, cofamy się. I nagle stary w tym miejscu, nie? No. Gdzie jakbym się nie zatrzymał, to bym szedł gałąź pierdolona. No, taka gruba gałąź spadła centralnie. Ja tak się przestraszyłem, mówię, co jest, nie? Los go chciał dopaść. Ale mu darował. Kolejny musisz odpowiedzieć. Tyle razy człowiek był w lesie, nigdy żadna gałąź nie spadła, nie? A tu nagle przede mną stary tak, jeb. Mówię, co jest? Znak. I nie poszedłem, zawróciłem już, nie? Dobrze, że się posłuchałeś. To mówisz taka historia z gałęzią. Brzmi jakby była wymyślona, ale... Ty tak opowiadasz, nie? No ta. No. Dobra, to mamy tak, wiertareczka, 5 dyszek. 5 dyszek, stówka i 2 stówki. Wszystko się to nam łącznie daje? 4 stówki. Co ty mówisz, Amonra? Wander. Tequila, co Wander? Ty mi wysyłasz? To nie jest mój komputer. Czy działa? Sprawdzałeś już? Nie. To nie wiadomo. No możesz ją sprawdzić, bo mówię, no, ona była nieużywana całkowicie. Jeśli chodzi o kretarki, to wszystko. To ile jest? Parkside'a bez ładowarki, DeWalt'a same body bez baterii i bez ładowarki. No. Jest kretarka Parkside taka malutka, która raczej się tego nie dzisiaj święto, że cokolwiek kupi ktoś i to krętarkę czy tam wiertarkę. I Works. Na koniec walki w Kiślu, co? Co? Ale co? Czekaj. Coś jeszcze chciałeś wiedzieć? A mamy... Same ładowarki. Power, twoje urodziny, no wszystkiego najlepszego. Na końcu szlifierka w walizce czarnej i tam jest chyba ładowarka Parkside'a w środku. Jest? Wszystkiego jest. Najlepszego dla widza. Baterię zostaw. A ja to pożyczę tylko. A jedna ci starczy. No co ty, jak to jest jedna kreska? Ona ci starczy, jak naładujesz bez ładowania na cały... Już coś bo, wynoszą. Ze swojego lombardu. Naprawdę, długo trzyma. To się wezmę na szybki wypadek, bo to ja gdzieś takie długie wkręty muszę wkręcić, nie? Ten płot, w kołek taki gruby. No jak chcesz, no. Ty jak ktoś kontroluje coś takiego w lombardzie, słuchaj teraz. Oni coś kupią od kogoś, poużywają sobie. I potem wystawią to i powiedzą po prostu, że leżało miesiąc i nikt nie kupował z tyłu. Nie jest używane pod miesiąca, tylko leży miesiąc. I co wtedy? Kamery mają? No ale to oni to użyją, tylko oni będą o tym wiedzieć. To trzeba by ich złapać za rękę, żeby się w ogóle dowiedzieć o takim incydencie, że to zachodzi coś takiego. Co wtedy? Czy to foliowa czapka, Pepo Foil, czy... Czy tak się nie dzieje w lombardach? Tu bez tą klawiaturę mówiłem? Dużo, nie? Dużo? No. To mało. Stuwa była. Nie, no stuwa była. Na jakie anime reagowanie? Jakieś Lego masz? Jeszcze, bo znaczy widziałem, że macie na ostatnim odcinku widziałem, że tam mieliście jakieś takie dwa małe zestawy. I Lego? No.
coś z Lego? Jest taki jeden kozacki, tylko pudełko jest. Wtedy pokazujesz koronkę? No. I to jest rzadko spotykane. A to? Tu stoi też Lego. A jak dostajecie na przykład Lego na sprzedaż, to też składa się całe i sprawdzacie, że są wszystkie części? Tak, dokładnie tak, no. Z puzzlami jest tak samo. Najgorzej, jak są jakieś 4000 elementów, no to trochę schodzi. No, trochę trzeba składać, ale... Nie, no czemu. Jak tam Lego było jakieś rozłożone, otwarte, to nawet nie brałem, nie? No mogę tego tam, jeśli będziesz kupnąć? Oho. Tam mam mogę tak... wszystko. Jak? Mogę wszystko. Ty, no kur... To ten, co ma palce nabrzmiałe. O kurde, ty chyba gorzej niż było jest. Spójrz. Tu kciuk. No nie. Siły. No, bo czekaj, mam tam tego kurde. Mam kurde ten badziewko telefoniczny. No, to zostawię. Tak. Nie by w ogóle ciągnął nic. On się zbił? On był u was zbrany cały czas. RB to jest, no. No. To Iwan brał, ty brałeś, to co, i... w ogóle pierwszy raz to widzisz? A, bo może masz teraz bryle. Ty, może ty się wchłacisz ze mną mordotera. Nie, no myślałem, że tego nie było. Jak? Przecież ta w ogóle ryska jest, odkąd w ogóle miałem go. A ile potrzebujesz pieniążków? 7 dyszek na 2 dni. No dobra, zrobię. Bo jak i tak to w ogóle to wszystko będzie. To mówisz cały czas było. Za każdym razem. No. Co to za telefon? Ja tego nie widziałem. No teraz masz w ogóle ten, to widzisz. Ale to są tylko ochrony. Chcę sobie taką podkładkę kupić, co sądzisz? Taką podkładkę? Dywan? No ciekawy dywanik, ciekawy. To w niczym nie pomaga. No co ty gadasz? Nie, to było cały czas. Dobra, nieważne, robimy. I ten, 7 jawek zrób mi no. Na 2 dni. Jakbyś tam... Za ile? 5 dych. Tak jak będziesz życzliwy. No. Zerkoś mi można się na tym modlić? Chyba tam. Uwagi, nie? Tam jest ten Parkside. Dalmomierz. Był za 3 jawy, nie? To? Dalmomierz. A jak to się mówi? Dalmierz? Dalmierz, a no widzisz, to? Mi to z ust. I ten był kurwa badzie w taki kurwa ten. Taki... Zaraz zobaczymy wszystko. LG ten, nie? Mały, nie? A, LG. Ten, no. No, bo to jutro wszystko LG. Badzą, co? No niech będzie. Obrót do LG-ka. Króca bomba. Pyk. Był. Ja wiem, że on był, ale nie widziałem tego pewnie. Daltonomierz. Iwan jakoś widział i ten. On widział? No to jak no. On widział, no to musi być na 100%. Był. Ale 7 dyszek. To i tak. Podpisz tam zaraz. A nie, czekaj, jeszcze zdjęcia muszę zrobić. Zapominam o tych zdjęciach teraz. Jest w ogóle Finger już? Na wysytawie? Kto? Finger jest na wysytawie, poszedł dalej, nie? Gruby ten. Nie, jeszcze go nie wystawiałem. Aha, ta? Mam go w sejfie schowanego. Co? Może być, nie? To weź mi tego kupi jeszcze mordo kupi. No już ci mówię, już ci mówię. Ile tam będzie w ogóle łącznie to, nie? Bo też muszę liczyć siły na zamiary, bo kurwa. To jutro ten, nie chcę tego. Jutro w ogóle. Jaka łapa Melanie? Już ten. Patrzy maleni. No okej. Okay. Co ty tam masz? Parkside? Jaki finger w dupa? No Parkside, ten mały, no i to teraz, nie? Dalmierz, no. Dalmierz, to do 20 kwietnia, no, spokojnie. To ja tu w ogóle jutro wszystko. Telefon. Wezmę. No i teraz ten. Signet? No ale on Signeta by nie założył na te palce. Dlatego sprzedał chyba. Dzięki Great Day za 7 lat, witam. Nie, ten kart to nie, już nie. Masz go. To nie, to ja go nie, to nie ten. To jest taki jak macie tu. To nie będziesz odbierał? Nie. Czyli to będzie szło na... Co to jest, Amy? A, no tak, no to wiem, no to jest on. No ma takie palce. Nawek? No, nawek. No dobra, to mamy załatwione. No weź mi tam tego tak kurwa z chopy gruźba, powiedz ile to w ogóle będzie to za w ogóle całość? Telefony dwa dalmierz. Już ci mówię, dalmierz masz na dzień dzisiejszy 32 zł. Mhm. 3 dychy pożyczyłeś, 2 zł odsetek. Weź mi to wszystko mordko zapisz, jeśli możesz. W głowie sobie zapisz. Kurwa, nie mam takich bani. 32 plus... Najarałem się tyle dzisiaj, że plus 33. No to już jest 90... 65 i Samsung ten co dzisiaj to będziesz miał. A to nie, na razie ci tego nie liczę.
No to 65 musisz szykować na jutro gdzieś. 70. 70. I te 7 dych Samsung? No, 70 i... 104 10, czyli tak? 7 plus 7, 14, tak? Dobrze? 65 plus 72. Coś tam idzie. To? Zapisane masz? Masz zapisane. On ma trudniejsze zadanie niż ja w kurę masteret, dosłownie. Rozumiem go. Chłop ma ciężkie życie. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę